mój śpiew. Słówko, proszę teraz pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy. Dzień dobry, Szanowni Państwo. Droga Pani Dyrektor, chcieliśmy zabrać słowo, do Pani skierować. Te wspaniałe 10 lat minęły jak jeden dzień. Wciąż pamiętamy początki naszej współpracy, puste ściany, przyjazd pierwszych uczestników, nieśmiałe rozmowy, zagospodarowywanie pracowni, dzielenie się doświadczeniem, liczne wskazówki i dobre rady. Trudno wyliczyć wszystkie Pani zasługi i działania podejmowane na rzecz osób niepełnosprawnych. Zawsze najważniejsze byli dla Pani podopieczni i ich dobro. Cenimy Panią za wrażliwość i otwartość na potrzeby innych. W swoją pracę wkładała Pani wiele serca i energii, nie szczędząc przy tym czasu i wysiłku. Praca z osobami niepełnosprawnymi to trudne i wymagające pełnego zaangażowania zadanie. Dziękujemy Pani za cierpliwość i wyrozumiałość. Chcemy podziękować za uśmiech, za dobre słowo, za wiedzę, za okazywaną życzliwość i wsparcie. Przez te wszystkie wspólnie spędzone lata pokazywała Pani nam, z jaką odpowiedzialnością należy kierować naszym domem, mając na uwadze szacunek i
szanowanie godności drugiego człowieka. Zapisała Pani w historii tego domu najbardziej wartościowe karty i wyryła Pani w naszych sercach zapał do pracy, miłość do tego miejsca i ludzi. I za to wszystko serdecznie dziękujemy. Poprosilibyśmy jeszcze na scenę panią przewodniczącą koła. Chcielibyśmy jako pracownicy przekazać wyrazy wielkiego uznania i wdzięczności za te wszystkie całe 10 lat współpracy. Bardzo dziękujemy Państwu, całemu zarządowi.